Cześć, ja nazywam się Łukasz Białecki i jest mi niezmiernie miło gościć Was na kanale Flavor Design. Jeśli jesteście tutaj teraz ze mną, to prawdopodobnie chcielibyście dowiedzieć się czegoś więcej o etui Subcase Cosmo. Subcase lub iBlason, jest to ta sama marka, także niech nie zmyli Was, że to etui może występować również pod nazwą iBlason. W tym już jakże schludnym, jakże ładnym pudełeczku kryje się etui bardzo bardzo mocne etui hybrydowe etui 360. Tak nazywamy pokrowce które okalają telefon z każdej strony zapewniając maksymalną dozę bezpieczeństwa kiedy nosimy tego typu etui. Natomiast jest to linia produktów zdecydowanie skierowana dla pań. A dlaczego. No bo są po prostu za ładne uważam dla facetów. Mamy warianty takie jak Merble, czyli etui imitujące marmur z takimi bardzo fajnymi jakby żyłami jeszcze złota wplecionymi w to wszystko. Bardzo ładna, bardzo elegancka rzecz. Wersja MF, jest od ametyst, czyli fioletowe, bardzo ładne, również oczywiście inkrustowane jeszcze dodatkowo tymi złotymi motywami etui, które przywodzi na myśl inny szlachetny kamień, w tym przypadku ametyst. Oraz wersja Ocean, jak sądzę, ma kojarzyć się z morską pianą. Również bardzo, bardzo fajna rzecz. No i cóż, po tej już szybkiej prezentacji samych wariantów kolorystycznych, myślę, że nie ulega wątpliwości, dlaczego mówię, że jest to produkt skierowany dla pań. Nawet sama nazwa Cosmo, no nie sądzę, żeby była przypadkowa i chyba nie chodzi tylko o ten popularny drink Cosmopolitan, tylko o takie pewne pismo modowe dla pań. Ale do rzeczy. Porozmawiajmy o tym, czym faktycznie jest to ETUI i dlaczego warto się nim zainteresować. Zostawmy jedno z nich. Ja proponuję chyba najpopularniejszy wariant, czyli Marble. Zostawmy sobie do wnikliwszej obserwacji i zobaczmy, jak to działa. Wspominałem, że jest to ETUI 360. Tak określamy pokrowce, które składają się z dwóch tego typu elementów. I przede wszystkim. Chronią również ekran. Jest tutaj protektor w postaci takiej poliwęglanowej szybki, nie jest to szkło. Dlatego mamy tą ramkę. Natomiast jest to całkiem sensowna ochrona, już jeżeli chodzi nawet o poliwęglan przed wszelkimi zarysowaniami, a nawet w przypadku jakichś takich uderzeń w stronę ekranu, część siły to ta szybka poliwęglanowa na siebie przyjmie, więc czasem może się okazać. Trochę być może uznacie to za już nadwyrost, na, na wyrost, mm, do robienia tej jakby teorii. Natomiast uważam, że to jest prawdopodobne, łącznie jakby z całą sztywnością też tej ramki, którą tutaj zakładamy, że może to gwarantować tych parę procent choćby dodatkowej ochrony ekranu, nawet jeżeli chodzi o uderzenia. Tylko siła uderzenia y, rozejdzie się. Po, poprzez jakby całą tą konstrukcję, nie uszkadzając ekranu, a na pewno będzie to świetnie chronić przed wszelkimi potencjalnymi zarysowaniami, bo taka jest podstawowa zasada działania tego. Resztę już troszkę jakby tutaj dokładam od siebie, natomiast z doświadczenia wiem, że to czasem potrafi naprawdę, naprawdę pomóc. Całość wpinamy sobie właśnie w ten oto prześliczny, zdobiony korpus. Pamiętając jednocześnie, żeby docisnąć tutaj dobrze krawędzi w to taką jakby taki takie żłobienie, to zapewnia nam maksymalny poziom spasowania i gwarantuje, że prawdopodobieństwo dostania się pod spód do pokrowca jakichś czynników z zewnątrz, czyli mam na myśli, piach, kurz, minimalizujemy w stopniu znacznym. No i też nic nam się nie porusza, nic tu w tym momencie nie chodzi to jest bardzo sztywne, bardzo zwarte a jednocześnie pomimo tego, że telefon troszkę w tym utył, także trzeba o tym pamiętać, trzeba sobie o tym powiedzieć dosyć uczciwie, że to nie jest tak, że telefon waży tyle sam i ledwo co powiększyliśmy jego obrys. Tutaj czujemy lekki przyrost wagi, natomiast nie jest on znaczny, to są dosyć lekkie tworzywa. No i aby chronić naprawdę dobrze telefon, no to musimy nabudować go dodatkowo, właśnie elastycznymi materiałami, tak jak miało to miejsce właśnie tutaj. Więc to wszystko stało się troszkę większe, ale korzyść jest absolutnie fenomenalna, ponieważ w tym pokrowcu to naprawdę może spaść z wysoka i nic nie powinno się wydarzyć. Mamy tutaj właśnie Tą zewnętrzną część wykonaną z termoplastycznego poliuretanu. Materiału bardzo, bardzo elastycznego, bardzo sprężystego. On przyjmie na siebie bardzo dużą siłę i będzie w stanie bardzo dużą siłę uderzenia po prostu rozproszyć dzięki tej sprężystości. A pomimo tych gabarytów. Uważam, że to etui w żaden sposób nie zaburza ergonomii samego urządzenia. Co mam na myśli? Mam na myśli to, że mamy oczywiście dostęp do aparatu. Mamy świetny dostęp do przycisków i pomimo grubej warstwy tutaj materiału, one naprawdę wciskają się świetnie, dlatego że są po prostu sprytnie też ponacinane, także nie stawiają naprawdę oporu. Czujemy to kliknięcie, słyszymy to kliknięcie. Znaleźć też je jest bardzo łatwo, ponieważ są przyjemnie takie wypukłe, ale nie za bardzo wystające, więc. To wszystko jest całkiem zwarte. Dostęp do mikrofonów, głośników, złącza ładowania, złącza USB oczywiście jest nienaganny. No i całość prezentuje się całkiem, całkiem fajnie. W każdej z wersji, którą mamy, to naprawdę jest bardzo eleganckie etui. Hmm, oczywiście etui dla kogoś, kto szuka, hmm, no właśnie, szuka czegoś, co. Będzie miało jakiś tego typu właśnie charakter, styl. Zdaję sobie sprawę z tego, że wiele osób szuka pokrowców takich dyskretnych, które nie rzucają się bardzo w oczy, nie zmieniają bardzo telefonu, przezroczystych bądź czarnych dokładnie tak samo jak bryła samego smartfona. No, te pokrowce są bardzo, bardzo jakieś. Nie ma w zasadzie takich telefonów, które wyglądałyby podobnie do tego. Oczywiście producenci również wykorzystują różnego rodzaju zdobienia w przypadku obudów, natomiast no to jest już pójście na całość, można by powiedzieć. Natomiast uważam, że dla pań, zwłaszcza na sezon letni, taki kolorowy do kolorowych ciuchów, czemu nie? Mi się to bardzo podoba. Nie wybrałbym tego sam osobiście dla siebie. Natomiast poleciłbym to zupełnie szczerze na przykład mojej żonie. Dlatego polecam również z każdej z was, drogie panie, bo jest to bardzo bardzo dobre etui, które sprawi jednocześnie, że nie tylko będzie wasz telefon wyróżniał się spośród tłumu szarych czarnych smartfonów, to będzie również bardzo dobrze chroniony. A są to zabawki, przecież niejednokrotnie za ładnych kilka tysięcy, więc warto dać im fajne, nie tylko pod względem wyglądu ubranko, ale jednocześnie coś, co jest naprawdę, naprawdę praktyczne, jeżeli chodzi o poziom ochrony. Mam nadzieję, że udało mi się was zainteresować. Jeżeli tak, to bardzo mi miło. A teraz dziękuję wam już serdecznie za uwagę. Życzę wszystkiego dobrego. Trzymajcie się. Cześć.